Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Pankus i zapraszam na kolejny odcinek z Metra 2033. No dobra, nie powiedziałeś haha, w napisach było haha, masz coś do powiedzenia na ten temat? Dobra, tak jak mówiłem, zaczynamy sobie od zakupów, bo to jest to, co tygryski lubią najbardziej. Więc zobaczmy, o, czy ja mogę sobie dostosować jakoś kalasznikow? Co ja tu mogę? Kurde. Nie, czekajcie, ja tylko patrzę na razie, co tu jest. Co my tu mamy? Przedwojenny celownik ułatwia celowanie, to miałem wcześniej. Przedwojenna technologia, celownik noktowizyjny pozwala precyzyjnie trafiać w cele w ciemnościach. To by było dobre, myślę, do kalasznikowa. Przedwojenny celownik optyczny wspomaga celowanie na średnim dystansie, ogranicza pole widzenia, co negatywnie wpływa na prowadzenie walki w wąskich tunelach. W wąskich tunelach to ja mogę strzelać z biodra, więc tak jakby bez sensu. Ale dobra, co jeszcze mamy? Tłumik? Nie, no bez przesady. I co to jest? Wycior jakiś? Wskaźnik laserowy. Wskaźnik laserowy pozwala lepiej celować z bliskiej odległości, dzięki czemu możliwe jest precyzyjne trafienie. No właśnie, więc mógłbym sobie dać wskaźnik laserowy i tę lunetę. Chociaż z drugiej strony, czy kałach będzie dobry na dystans, może lepszy byłby któryś z tych. Dobra, co tu jeszcze mamy? Co mogę tutaj do tej mojej... nie chcę... Znaczy właśnie, chcę dostosować, a nie wymieniać. Co ja do tej półkawki mogę sobie też właśnie jakiś lepszy celownik, bo nie mam. Tu by mógł być ten. Przybliża wystarczająca, by oddawać strzały snajperskie, bo to jest dobra broń właśnie na takie rzeczy. Więc to by nie było głupie. I tutaj celownik laserowy to też mi niepotrzebne. Dobra, a co mogę... Nie. Co mogę przy strzelbie? No też, celownik. Tłumik. Jakby był potrzebny i też wskaźnik laserowy. Dobra, nie mogę nigdzie kolby sobie żadnej zmienić? Trochę lipa. No dobra, na co mogę wymienić? To już mam. Tego nie chcę. To już mam. Co to jest? O, w dupę. Granatnik jakiś? Bezgłośna, miotająca bełtami broń pneumatyczna domowej roboty. Przepompowanie zbiornika zwiększa moc, ale dodatkowe ciśnienie szybko ulatuje. Ty, no to będzie coś podobnego do tego, co mam. Ale to jest kurewsko drogie. No to może być też kurewsko lepsze. Coś no nie powiedziane. Coś jeszcze? Kałach to mam. Celny, potężny karabin automatyczny, zabójczy na średnią odległość, niska prędkość wylotowa oznacza mniejszy hałas, szybszy spadek toru lotu pocisku. Coś jeszcze masz? To już mam. Co to jest? Nie widzę nawet dobrze. Działo koszynowe wystrzeliwuje kulki z łożysk z niewiarygodną prędkością, ale naładowanie kondensatora wymaga chwili czasu, zadaje mniejsze obrażenia, jeśli zacznie się ostrzał przed pełnym naładowaniem. Dobra, już są trzy rodzaje broni, które wymagają dopompowania, żeby cokolwiek działały. To brzmi spoko, zamiast tego co mam, zamiast tego właśnie. No to zresztą widać, że jest taka trochę lepsza konstrukcja, ale kwestia, czy to też będzie tak fajnie strzelało na odległość, bezgłośna, miotająca. No mocno droższa, ale czy lepsza, kurde? Nie wiem, chyba niekoniecznie. Strzelba, no strzelba się przyda. Zamiast tego mam kałacha i w sumie przy kałachu bym sobie został. Nie, tego to już nie chcę. No i tu jest jeszcze coś. Szkoda, że tego nie widzę nawet. Wymienić? Nie, nic mi tutaj nie wymieniaj. Dobra, to chyba by było na tyle. Sprzedaj, wymień, dostosuj. Dobra, to dzięki, bo nie mogę kupić nowej, nie? Mogę mieć tylko trzy bronie, no to szkoda. Co my tu jeszcze mamy? Medkits Filters Knife, no właśnie. No trochę tego, co to jest. Granat samoprzylepny, owinięty drutem z haczykami. Do momentu odpalenia zapalnika zahaczał wroga. Ale ja nie umiem celować z tych granatów, więc trochę mi się nie przyda. Nie, w granaty to mi się nie bawił, ale w medkita 5 mam, to chyba max, nie mogę mieć więcej, nie? No dokładnie, ale o filtrach coś mówiłeś, ale widzę, że kłamałeś, bo nie masz filtrów. Dobra, a amunicję? Jest ktoś, u kogo ja mogę kupić amunicję? Bo to by mi się trochę bardziej przydało. Tu u ciebie na pewno mogę kupić. Ha. Dzień dobry. Exchange, no właśnie. O, do kałacha nie mam nic, to muszę sobie... Aha, to jest po magazynku, tak? 2, 3... Dawaj, z 4 magazynki do kałacha, co to jest? Bełty, metalowe bełty Helsinga. Aha, to jest do tej broni, nad którą się zastanawiałem. No i cały czas się zastanawiam. To jest do rewolweru. To ja już nie chcę, to ja chcę sprzedać te naboje. Bo rewolweru już nie mam. Do strzelby bardzo chętnie, też tak z 60. Tutaj, o, tu już mam max, zarąbiście.
No dobra, 260 nam zostało, powiedzmy, że to by było ok. Cały czas się zastanawiam nad tymi... nad tą pukawką na te bełty, kurde, czy ona będzie... czy ona będzie godna? Nie, dobra. Zrobimy tak, że ja sobie to ulepszę z tym zarąbistym celownikiem. Tak jest. I... aha, celownik to już jest. I ten laserowy? Nie, chyba. Nie, laserowy mi niepotrzebny. I przy... i przy kałachu... myślę, że ten, taki najbardziej podstawowy. No, kto wizyjny... no nie wiem, czy mnie jara. Ja myślę, że tego sobie weźmiemy. Dobra. Tłumik. Zmniejszając rozrzut. Obniża prędkość od zadawane obrażenia. Nie, no nie o to w kałasznikowie chodzi, żeby zmniejszać obrażenia. No proszę ja was. Dobra, no i tutaj. Zmniejszając rozrzut śrutu, obniża prędkość od zadawane obrażenia. Nie, to też bez sensu tłumić strzelbę, tak mi się wydaje. Dobra, skreśnika laserowego nie chcę. Dobra, to ja te bełty sprzedam też. Selling, kolego. Wyjazd z tymi bełtami. Nie używam. Chyba, że znajdę tę broń znowu, tak jak było z tą poprzednią do ładowania i będzie tego. Dobra, gdzie ten pociąg? Albo ja się może tu jeszcze trochę rozejrzę, bo może jeszcze jakąś amunicję znajdę. W sensie pieniędzy. Dzień dobry. Ale to bym sobie... o, tak bym sobie zrobił. Zawsze trochę więcej widać. Tam gdzieś... w tunie... o! Tiroriro, dawać mnie to! Notatka! Zaraz, czy ja czytałem te? Kiedyś to była normalna stacja zamieszkania, chyba to czytałem. Arsenał. Wielu ludzi w metrze nienawidzi komunistów, głównie ze strachu przed nimi. Tego nie czytałem chyba. Czerwoni chodzą wiecznie głodni, mimo że pracują na okrągło. Stale słyszę, że pracują na lepszą przyszłość, ale z roku na rok mają coraz gorzej. W walce są zaciekli, jakby wcale nie obawiali się śmierci, a dowódcy traktują ich jak mięso armatnie. Wysyłają szturmy fala za falą, aż wrogie stanowiska ogniowe zostaną zatkane stosami ciał tych, którzy może myśleli, że są nieśmiertelni. Niestety są śmiertelni, umierając z wyczerpania, z przepracowania lub od kul wystrzelonych przez wrogów, bądź przez ich własnych komisarzy, którym, przepraszam, rozkazano nie puszczać odwrotów płazem. Mówi się im, że są lepsi od innych, że zrobiono ich z żelaza, a nie z mięsa i dlatego w sumie jest mi ich żal, w imię czego żyją i umierają. Dawni wielcy przywódcy odeszli, ale nikt o tym głośno nie mówi. Hasła, którymi się porozumiewają w nowym świecie, są całkiem bezsensowne. Zabrania im się niezależnego wypowiadania się, a nawet myślenia. Ktokolwiek zadaje pytania, jest traktowany jak zdrajca. Ktokolwiek powie, że poza linią czerwoną żyje się lepiej, zostaje szpiegiem i sabotażystą. W końcu trzeba nauczyć się ukrywać wszystkie ludzkie cechy, uczucia i odruchy i stać się nieodróżnialnym od reszty. Ale trafiają się nadal tacy, jak Kowal Andrzej. Ci, którzy nie godzą się porzucić nadziei i trwają przy swoim. Na jego miejscu już dawno bym się stąd ulotnił. Dlaczego wciąż tu siedzi? Czy boi się, że w czasie ucieczki mogą go zastrzelić? Pewnie tak. Wpis drugi. Nie myliłem się co do Andrzeja. Raczej zupełnie go nie doceniałem. Nie boi się ucieczki. W istocie robi rzeczy wymagające znacznie mocniejszych nerwów. Andrzej pomaga innym uciekać z linii czerwonej, ryzykując własnym życiem w każdej chwili. Razem z przyjaciółmi ocalił wielu uciekinierów, prowadząc ich siecią porzuconych przejść i zapomnianych tuneli, nieznanych komunistom. Uciekinierzy z reguły przedostają się w ten sposób poza linię czerwoną do właściwego metra. Mi natomiast Andrzej pomaga przejść w drugą stronę, może przeniknąć na samą linię frontu wiecznej wojny między linią czerwoną i Rzeszą. Pojadę pociągiem wiedzącym świeżą dostawę mięsa armatniego na przemiał. Najważniejsze to wiedzieć, kiedy wyskoczyć. No, z moim szczęściem, no nie będę wiedział, kiedy wyskoczyć. Halo, mogę wyjść stąd? Nie umiem wyjść! No niby tak podchodzę pod parę tych, ale... nie wiem, żeby wyjść, albo może nie mogę trzymać tego. No come on, nie mogę wyjść! Co jest grane? Tyłem? Może jakoś bokiem? Cokolwiek? Halo, nie mogę! Wow! A, tak miało być. Ej, no nie, no ja chciałem tu jeszcze... Ułazić jeszcze chciałem. Dobra, to dlatego nie mogłem wyjść. Dobra, niech będzie. Czekajcie, jeszcze chcę sprawdzić jedną rzecz. Opcje, sterowanie, klawiatura, broń, dodatkowa broń. O, ja bym chciał na przykład rzut granatem. Control? Aha, dobra.
Dobra, bo ja mam tak podpisane pod myszkę. Dobra, to zostańmy przy C, ale do następnego odcinka sobie przypiszę rzut granatem, atak wręcz i może coś jeszcze pod przyciski na myszce. Tylko musiałbym sobie tam myszkę skonfigurować. A na razie mi się nie chce, ale w następnym odcinku już spróbuję to zrobić. W sensie do następnego odcinka już spróbuję to zrobić. Let's go, a? No to jedziemy! No tam jeszcze mogłem iść, tam pewnie w cholerę rzeczy przegapiłem. Tam przy tym łaziku może coś. Aż, kurde. Metro sobie poczytam chociaż. Dobra, tu więcej ludzi współpracuje, żeby mi akurat pomóc. No pewnie innym też pomagają. No dobra, dzięki Kowal. Trzymaj się w zdrowiu. Siergiej Siergiejewicz, no to po prostu Władimir Władimirowicz. Strasznie tu głośno. Nikt mnie tu nie widzi, naprawdę. No dobra, no ja tam w sumie nie będę narzekał. Mam tylko nadzieję, że chociaż ta podróż przebiegnie w miarę spokojnie, bo do tej pory każda podróż, którą odbywam między jedną stacją a drugą, to jest po prostu rzeź. I nic więcej. O, szczury jakieś, świetnie. No dobrze, że nie pająki. O kurde, ale mają giwery! No pewnie jakieś ciekawe rozmowy będziemy słyszeć po drodze. No i zaczynają się rozmówki. No na pewno, byli przeszczęśliwi. What is that? An antibiotic? Arszenik pewnie. Cyjanek, o. Dokładnie. But God forbid suicide. I'd go straight to hell. Listen, Alter boy. A czerwoni zabraniają kablowania, więc. Trust me, the pill is faster. I could never take my own life. Then give me your pill. I'd rather swallow two than rot in one of their stalags. Otóż to. Nawet apokalipsa nie powstrzymała nas przed mordowaniem się w imię przekonań i niebawem miałem przekroczyć linię frontu oddzielającą faszystów od komunistów. Słyszałem, że kiedyś już toczyli wojnę i wtedy faszyści przegrali. Tak było. Tak było. Całe szczęście, że przegrali. Ej, ale równo śpiewać tam, halo, co się dzieje? Dobra, czyli jedziemy na front, to jestem... O, wypadłem, kurwa, zajebiście. Jak to się stało? Albo wyskoczyłem. No w sumie ja tam miałem pamiętać, kiedy wyskakiwać. No i proszę bardzo. Dobra, rzucamy, bo pewnie trzeba się będzie przekraść. Czyli to, co ja kocham najbardziej. Dobra, jak tam mój... No i no, ale on miał być super zoom, a to tak widzę, że niekoniecznie jest super zoom. No ale dobra, jakoś tam te strzały mogę oddawać. Dobra, czekajcie, bo kałach nieprzeładowany. Otóż to. Reload kałacha.
Tutaj mamy. Chociaż to jeszcze w sumie dorzucę sobie jeden. Dobra, coś tu jest? Nie, no to... A, czekajcie, dla pewności. Objective, jaki mam. Linia frontu. Przedostań się przez linię frontu na terytorium faszystów. No dobra. A mogę gdzieś to na przykład tyłem? Raczej, no raczej nie będę mógł się przedostać tyłem, więc spróbujemy sobie przejść tędy. Pewnie nie uda mi się przekraść, ale... Kurde, ja tu nic nie widzę. Nie wiem, czy tu jest jakieś przejście, gdzie bym mógł się... próbować, nie wiem, gdzieś wcisnąć albo coś takiego? Nie wiem, poczekam na rozwój sytuacji, bo trochę ich tu jest. No dobra, całkiem nieźle mógłbym sobie tutaj snajpić faktycznie. Dobra. Czy oni stąd pojadą albo pójdą? Zobaczymy. Poczekam tu. Oj, tam ktoś jest, dobra, to nie. Oj, 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 coś tu tak się rozbłysło. Idą, idą, o kurde. Idą w tę stronę. O fuck, 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 o fuck. O fuck, nie świeć tu, nie świeć tu, bo cię zabiję. Dobra, udało się, nie widzieli mnie. Tu jest jeden, nie wiem czy go pykać. Czy lepiej nie? Czy on tam ma jakiegoś towarzysza ze sobą? Kurde, nie pamiętam jak się za kogoś podkradnę, to czym go unicestwiam. A to ta informacja by mi się dosyć przydała, muszę przyznać. Nie wiem, czy iść dołem tam gdzie oni poszli, czy tu gdzieś spróbować się... Cholera... Ja naprawdę nic nie widzę, a wy pewnie jeszcze mniej. Może wam to spróbuję jakoś... Jak będę pamiętał, to wam to jakoś rozjaśnię może. Tu gdzieś przejdę? Nie przejdę, tam jest jakiś gość na dole. Dwóch jest, no to do nich raczej... O kurde! Tu lepiej alarmu nie wszczynać. Co tu jest? Nie wiadomo, dobra. Gasimy. Gasimy, żebyśmy widzieli jeszcze mniej. Dobra, spróbuję, chociaż nie, bo tam są, tu jest tych dwóch, to spróbuję górą, bo tu jest jeden tylko i spróbuję... Czy spadłem? Nie, myślałem, że spadłem. Dobra, tego jednego spróbuję strzelić. Poczekam, aż przyjdzie tutaj, do tego ogniska. I zrobię piu! I zobaczymy, czy się uda, czy nie. A jak nie, to zginę i zacznę od checkpointu i będę wiedział, żeby go nie zabijać. No chodź, 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 ja sobie podładuję po kawę. Żeby cię na pewno zdjąć tym jednym strzałem w głowę. Tiru riru, uwaga, chwila prawdy. Dobrze. Idziemy. Tu już mi raczej nic nie grozi. Mogę zgasić ognisko? Mogę, dobra. Zgasiłem? Halo. Czy nie? Tak się tli jeszcze trochę. Dobra, to może mniej świeci, mniej mnie widać. Wow, wow, wow. Wszedłem trochę w światło, ale okej, okay, dobra. Czekajcie. Przecież ja tu mam night vision, więc trochę lepiej mogę... Mogę się rozglądać co do ewentualnych przeciwników. Dobra, idziemy. Jest w miarę ciemno, więc nikt mnie tu chyba nie powinien zauważyć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tam łazi jeden łepek, tam sobie strzelają. Ale może mnie tu nie dojrzą. Czy ja tu mogę już zejść niżej? Mogę zeskoczyć chyba, ale nie wiem, czy to mnie ustawia w jakikolwiek sposób. Dobra, ammunition. No nie widzą mnie, ale... Wow, kwestia czasu podejrzewam. Dobra, tam tu na dole chyba nikogo nie będzie, więc sobie zeskoczę. Dobra, złamałem sobie nogi. Ale to nic. Zaraz się wyleczę. Nic nie widzę, naprawdę. Będę musiał... A, z Night Vision też niewiele lepiej. Czekajcie, bo tu jest ten... Ten kaban wielki. Więc ja sobie poczekam, aż on tu przejdzie. Ty gdzie idziesz? W lewo, w prawo, czy tutaj zawracasz po prostu za chwilę? Na górę! Wow, to dobrze, że zszedłem stamtąd. Dobra.
to ciśniemy dalej, nie wiem, gdzieś tu na przykład. Gasimy. Tu ktoś jest. To ja tu poczekam. Bo może oni sobie stąd pójdą za chwilę. Ej, czekajcie, a czy ja nie mam... ekwipunek, czy ja nie mam... Noktowizor, właśnie, na N, ale czy to ja chyba muszę mieć? No, a nie mam. Okej, okay, dobra, ale wiem, że jest coś takiego. O, dostałem błysk, czyli pewnie mogłem powstrzymać tę egzekucję. No to świetnie. To teraz ją spróbuję powstrzymać. Ty się tam nie interesuj za dużo. Kurde, no. Ej, widzą mnie. Znaczy, w sensie już mnie ścigają. No to nieźle. No się musiałem oczywiście. Co jest? Nie wiem, czy mnie ścigają, czy mnie nie ścigają. No ktoś tam biegnie niby. Ale biegnę gdzieś na dół. Więc chyba good for me. Dobra, tylko gdzie ja mam iść dalej? To jest pytanie. To jest pytanko. Przeskoczyć i tymi rurami gdzieś tam iść? Dam radę? Chyba nie. Bo musiałbym się dostać jakoś na górę znowu. Czekajcie, no może poczekam, aż ten alarm minie czy coś. Bo coś tu ewidentnie jest jakieś poruszenie. Raczej z mojego powodu. Czekajcie, bo tu mogę zejść. Tu się mogę gdzieś skitrać na tych rurach. O, tu mogę sobie przeskoczyć. Dobrze, dobrze, uciekam, uciekam. Uciekam i mnie nie ma. Dobra, poświecę sobie na chwilę. Wow, 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 dobra. Bo chyba mnie... A! Kuźwa, spadłem. Dobra, jeszcze raz. Wczytaj punkt kontrolny. Gdzie będzie? Jak od początku, no to przynajmniej... nie od początku. Gdzie jestem? O! Chyba dam radę powstrzymać tę sytuację. Żyjesz, gościu. Więc nie ma za co. Żyje? No żyje, dobra. To niech będzie. Dobra, to teraz już wiem jak iść. Cyk. Cyk. Nie wiem, czy Night Vision mi to coś... Nie, to nie jest Night Vision. Night Vision jest tu. Spadłem? Co jest? Gdzie jestem? W rurze jestem. Wpadłem do rury. Co teraz? No bez jaj, wpadłem do rury i co ja mam teraz zrobić? No, to chyba koniec, nie? Muszę tam spaść i umrzeć. Kuźwa! Nie wiedziałem, że tam jest dziura. O Boże Święty, jeszcze raz. O dobra, teraz mnie zapisało chociaż trochę dalej, więc nie muszę ich zabijać znowu. Okej, okay, tu. No i jest tu faktycznie mikroskopijna dziura, w którą wpadłem. Dobra, tutaj. Tu. Tu. Dobra. Tam gdzieś nie, no raczej tu. Jezus Maria! Jak ja nie umiem w metro! Absolutnie nie umiem w metro. Kompletnie nie potrafię, nie umiem. Dobra,
Tu mi raczej nic nie grozi, to mogę sobie trochę szybciej pójść. Tam gdzieś przejdę? Chyba nie, ale może coś ciekawego znajdę. O, guza znajdę co najwyżej, dobra. Lecimy dalej. Tym razem postaram się nie spaść jak debil gdziekolwiek. Dobra, tutaj. Aha. Tu już się zaczęła muzyka, czyli ktoś mnie zauważył. Za długo świeciłem latarką. Dobra, gdzie teraz? Tam? Muszę... Nie, to muszę tym Night Vision cały czas sprawdzać, gdzie iść, bo... Ta latarka jest dość niebezpieczna. Tu jakieś grzyby świecące są, to też mnie pewnie zauważą, jak wejdę. Grzybów świecących nie zgaszę, nie? Dobra. Jestem. Tu mogę wejść. Tu mogę wejść. Czy ja tu kogoś słyszałem? Aha, dobra, bo tu strzały się odbywają, bo to jest front i tutaj strzelają jedni do drugich. No dobra, okej. Okay. Co to było? O, fuck! No dobra. To jeszcze trzeba na pułapki uważać, najwyraźniej. Dobra. No i tutaj świecą światłami prosto we mnie, więc nie bardzo... Nie bardzo wiem, jakbym miał tutaj przejść. Tam jest zresztą światło, tak, fest. Chyba, że gdzieś tu dołem, tymi rurami bym dał radę albo coś. No, tu wygląda na... Też nie, tu, tu, ale jak wejść na tą rurę? Tu? No chyba tam muszę, wejść jednak na ten most trochę i zeskoczyć. I zeskoczyć tu. Dobra. Tu jest dziura chyba, nie? A czy ja tu przeskoczę? Kurde, no kawałek jest do przejścia. A to jest raczej moja jedyna droga. Chociaż chyba niekoniecznie to jest moja jedyna droga, bo ja tu nigdzie nie dojdę tym. Ale no już teraz dupa. Już teraz tutaj przelazłem i jest koniec. Tu nie wskoczę z powrotem, nie? O, czekajcie, może... No nie, nie dam rady. No to co, no to chyba zostaje mi spaść i umrzeć, bo nie wiem jak tu przejść. No mogę spróbować przeskoczyć... No, teraz spróbowałem przeskoczyć. Jak tu mam iść? Ja nic nie rozumiem, ja nic nie wiem. Głupi jestem jak but. I znowu tutaj, może ja tu w ogóle mam nie iść, co? W ogóle tędy. No ale no tu to aż się tak prosi, żeby tędy iść. Dobra, zaświecę sobie latarkę, co mi tam szkodzi. Tutaj? Na te rury i tu zeskoczyć może? No może tak, czekajcie. Spróbujemy tak zrobić. I nie ładować się tam, tylko iść tu, zresztą tu jest strzałka nawet. O, tu są strzałki! Kurde, ja idę jak debil. O, maska jakaś lepsza? Ciekawe. Dobra, cyk. Widzicie? Cyk, cyk. O, i zszedłem sobie na dół i nie umarłem. Tylko tu pewnie teraz będzie... plugastwo. Oho, chyba muszę maskę założyć. I za bardzo tutaj się nie zatrzymywać. Bo tu jest chyba syf. Dobra, no to żebym ja wiedział, że mam szukać zejścia na dół, to bym szukał, bym znalazł, więc szedł. A tak, to nie wiedziałem, nie szukałem, nie znalazłem, nie zszedłem. No wszystko jest proste, jak but. No, to też trzeba uważać na pułapki, nie? Dobra. Ale już żadnych nie widzę. O, pułapka. A tu po prostu idę przed siebie. Ale jak one są w ogóle? No kurde, następna. Co jest? Jak one są oznaczone w ogóle?
Mogę sobie zaświecić? A, dobra, są te tripwires. No, faktycznie, bez latarki to ich nie widać. Dobra, dobra, zwracam honor. Wszystko widać, wszystko da się ominąć. Dobra, może zmienię na kałacha, jakby mi coś tu wyskoczyło i musiałbym nagle strzelać. To kałach będzie chyba lepszym wyjściem, chociaż jeszcze lepszym będzie strzelba. Ty, no dobra, udało mi się. Jakoś, nie wiem jak, ale jakoś mi się udało. Jakiś tunel ściekowy zapewne. Oho, ale co tu jest? A, tu jest drabina. Dobra, 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 dobra. Nie zauważył ja. Dobra. A może jednak strzelba? Dobra, teraz troszeczkę więcej widzę na Night Vision. Ale bez Night Vision nie widzę nic. No te trupy to nie są raczej zachęcające, ale... Aha, to jest kolejna drabina, nie widział ja. A? Dobra. Spróbuję go załatwić. V jak nóż. Dobra, będę pamiętał. Ty, on ma jakiegoś innego kałacha. Pokaż. A, z celownikiem laserowym. No to w sumie. Jak za darmo. To czemu nie? Dobra, nie słuchałem co oni gadali, bo się kałachem zachwycałem, więc... Przepraszam. No mam nadzieję, że mi teraz jakoś pomożecie, nie? Czy coś, żebym ten... Nie zginął, na przykład. Albo coś. Tu pewnie wyłączę wszystko w pizdu. Tu są drzwi. Dobra, na razie nie chcę przez żadne drzwi przechodzić. Coś tu macie? Albo coś, co ja mógłbym sobie zabrać? O, zamknięte. Jest gdzieś klucz do takich rzeczy. Co to są? Aha, noże, dobra. Nie mogę ich zabrać? No, to trochę lipa. Dobra, czyli muszę przejść tam tymi drzwiami, ale chyba wcześniej mogę wyłączyć... Co my tu mamy? Jakiś klucz? Nie. To szkoda. No dobra, bo ja już mogę chyba maskę zdjąć, co? No właśnie, muszę pamiętać o tym, kurde, bo ja bardzo często łażę w masce bez sensu. No tu jest zamknięte, ja nie mogę tam cię dostać do tego. Dobra, gasimy. Night Vision. I nic nie widzę przez ten Night Vision. Dobra, no może niepotrzebnie pogasiłem to wszystko. Ale zawsze gdzieś tam pewnie bezpieczniej. Gdzieś le... U! Sorry. Nie chciałem hałasować. Nie, no muszę mieć to, bo ja nic nie widzę. Ciekawe, czy gdzieś, czy ja dostanę fabularnie noktowizor, czy... Czy mogę gdzieś kupić? Czy co? Nie mam pojęcia. Dobra, gasimy. Nie ma. Duży. Z dużym bym nie chciał. Tam też ktoś łazi. Night Vision. Gorzej jak mi tu wejdzie. Dobra, mam V przygotowane. Na wszelki V-padek. Śmiesznie. Kurde, duży tam jest. O, fuck, tu też ktoś jest. Mogę go zabić? Nie, on jest opancerzony, to ja go nie zabiję. Ja go nie widziałem w ogóle. Rajś! No, naziści są lepiej wyposażeni, to im trzeba przyznać. Mają dwóch dużych. A czerwoni mieli tylko jednego. Dobra, jak to tu... Nie ma, nie ma. Kurde, nie wiem, gdzie był zapis ostatni, bo bym musiał odcinek kończyć pomału. Jezus Maria.
Dobra, no to jest chyba... Czy tam jest jakieś wejście, przejście? Chyba nie. Dobra, to jest chyba jakaś tam moja szansa. Tutaj może górą. Tu może dołem. On tam gdzieś górą idzie cały czas. Ale ja tu chyba śmigam trochę szybciej od niego. Nie rozglądam się, czy coś tu jest. Nie mam czasu, walczę o życie. Dobra, teraz mi się przydało wejść z powrotem. Mogę wskoczyć? Mogę, dobra. Chyba dobrze idę, co? O, w dupę, co tam się dzieje? Coś jedzie, kurde! Łazik! Łazik przyjechał, dobra, to idę już teraz. Może jak będą jeździć co chwilę, ja się będę musiał chować gdzieś tu w kanałach albo coś. A tu żadnych schowków nie widzę, gdzie mógłbym sobie wejść i się schować, więc raczej już nic nie pojedzie. Chyba że z drugiej strony, też muszę uważać. O, jakaś muzyczka już. Mam nadzieję, że zaraz będzie jakiś... O, właśnie, zapis gry. Świetnie. Dobra, moi drodzy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się i cześć.